Radio Concita. No i dzisiaj już 18 stycznia 2017. Tak się zastanawiamy. Zwracanie się do Boga w potrzebie. Tak jakby to była tylko modlitwa interesowna, a zatem też i niedoskonała. Radio kończy. On wie, że pamiętamy o nim, aby prosić o pomoc. Papież gdzieś. I z pobłażliwym uśmiechem Ojca reaguje, odpowiada przychylnie. Gdy Jonasz, uznając swoją odpowiedzialność, pozwala się rzucić do morza, aby ocalić swoich towarzyszy podróży, burza ustępuje. Zbliżającą się śmierć doprowadziła tych pogan do modlitwy, sprawiła, że prorok mimo wszystko podjął swoje powołanie w służbie innym, godząc poświęcić się dla nich, a teraz wiedzie ocalałych do rozpoznania prawdziwego Pana i do chwały. Marynarze, którzy modlili się, drżąc ze strachu, zwracając się do swoich bogów, teraz ze szczerą bojaźnią pańską rozpoznają prawdziwego Boga i składają ofiary oraz czynią śluby. Nadzieja, która doprowadziła ich do modlitwy, aby nie umrzeć, okazuje się jeszcze mocniejsza. Dokonuje czegoś, co wykracza także poza to, czego oni oczekiwali. Czesław Małkowski, no, byłby nadal prezydentem pewnie, gdyby nie udało się go jakimś cudem odwołać w referendum. To znaczy problem takich miast jak Olsztyn, co może nie jest dostrzegalne zawsze z Warszawy, jest taki, że jakby ci politycy, wielu lokalnych polityków buduje sobie taki układ sitwy najróżniejszego rodzaju i oni są niemożliwi do strącenia. Tak, dlatego że gdzieś tam umawiają się z lokalnymi mediami, lokalne media są uzależnione od reklam z ratusza, tak, czy są uzależnione od reklam od biznesmenów, którzy są powiązani z lokalną władzą. Pod tym kątem myślę, że propozycja Kukiza i teraz Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo dobra. Oczywiście, że dla PiS-u dobrze by było, żeby wielu prezydentów związanych z Platformą straciło tą władzę, no bo na tym polega polityka, tak? Znaczy ona jest prowadzona na najróżniejszych obszarach i wybory samorządowe są bardzo istotne w tym, żeby tą rewolucję, którą a przecież do Prawa i Sprawiedliwości idzie z tymi sztandarami rewolucyjnymi od dawna, więc oni chcą zrobić rewolucję tutaj. Więc wybory samorządowe są ważne z takiego partyjnego punktu widzenia, ale myślę, że to była dobra zmiana też dla Polski. To znaczy, no, jeżeli prezydentem Polski może być ktoś tylko dwie kadencje, no to nie rozumiem, dlaczego prezydentem miasta można być praktycznie całe życie. To w takim razie teraz kolejny temat. Cały czas trzymamy się spraw czysto polskich. Mateusz Kijowski, to znaczy nie dobry PR. To jest depesza, która pojawiła się dziś rano i to jest oczywiście odpowiedź na to, co działo się jeszcze w poniedziałek. Zarząd Komitetu Obrony Demokracji przyjął uchwałę wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego Stowarzyszenia Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z tej funkcji. Mateusz Kijowski komentował, że ustępować nie zamierza i zamierza również, to jest ważne, wystartować w najbliższych wyborach na szefa KOD-u. No to jest właśnie dramat, taki szekspirowski wręcz dramat KOD-u, to znaczy KOD jakby wyrósł przy liderze, który skompromitował się swoim wizerunkiem, znaczy przy człowieku zupełnie niepoważnym, który no padł na fakturach, ale również wcześniej okazało się, że jest alimenciarzem, tak, gadżeciarzem. No to taka karykaturalna postać była, obok jeszcze tego dramatu Ryszarda Petru, który również się skompromitował w sposób taki wręcz no czysto medialny, pokazuje, że opozycja nie ma silnego lidera. No cóż, Mateusz Kijowski stworzył sobie moim zdaniem taki sposób na życie, będąc tym liderem KOD-u. Przecież informacje o tych jego fakturach, o dziwnych wydatkach w Paryżu, tak, czy podróży do Stanów Zjednoczonych z żoną, to wszystko nie były informacje, które pojawiły się w mediach prawicowych, w mediach konserwatywnych, czy w mediach bliskich obozowi rządowemu, tylko to były informacje, które ujawniły portal liberalny dosyć, więc widać, że to była jakaś rozrywka wędrówkowców. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o fakturę, to jako pierwsi informacje
informacje podali mniej więcej w tym samym momencie Rzeczpospolita i portal Onet. No właśnie, no, żeby ta informacja dotarła zarówno do czytelnika bardziej konserwatywnego i do czytelnika takiego liberalnego. No Onet jest portalem lewicowo-liberalnym ideowo, tak, można gdzieś tam go uplasować. Więc myślę, że to była rozgrywka wewnątrz KOD-u, szczególnie, że bardzo szybko działacze KOD-u zaczynali odcinać się publicznie od Mateusza Kijowskiego. Ta uchwała również dobitnie pokazuje, że mają dosyć tej twarzy, jaką prezentuje Kijowski. Tyle, że problem KOD-u jest taki, że oni nie mają nikogo na jego zastępstwo, to znaczy, no kto na czele KOD-u stanie i będzie właśnie tą twarzą, która była promowana na okładkach. No, pewnego czasu pojawia się jedno nazwisko. Pana Frasyniuka. Tyle, że Władysław Frasyniuk jest politykiem z poprzedniej epoki. To znaczy, to jest po pierwsze polityk, który w III Rzeczpospolitej w zasadzie nic wielkiego nie osiągnął. On ma piękną kartę opozycyjną, to był bohater w czasie PRL-u, który walczył z komunizmem. Natomiast w III Rzeczpospolitej on nigdy nie osiągnął jakiegoś ogromnego sukcesu politycznego i nie uważam, że jest to osoba, która by porwała młodych ludzi, chociaż z drugiej strony Mateusz Kijowski również tych młodych ludzi nie porywał, bo na marszach KOD-u, no jednak tą twarzą tych marszów ulicznych KOD-u to były osoby po 50, a później jeszcze pojawiały się jakieś osoby związane ze służbami, PRL, jacyś SBC-cy, dziwni, tak? No, więc KOD nigdy nie miał twarzy takiej świeżej młodości, co też wynika z tego, że jest ta prawicowa kontrrewolucja w całej Europie, w całym świecie. Młodzi ludzie po prostu są bardziej konserwatywni w tej chwili. Natomiast KOD będzie miał duży problem. No, opozycja ma wielki problem. Z jednej strony upadek Kijowskiego, z drugiej strony upadek jednak Petru, nie tak wielki, bo Petru gdzieś tam stara się odbić, chociaż te sondaże są dla niego fatalne. No i ta niepewność Grzegorza Schetyny, który też jeszcze sobie nie może poukładać własnego klubu i w Platformie ma dosyć mocną opozycję. Więc no, ja myślę, że Jarosław Kaczyński w tej chwili w zasadzie nic nie musi robić, bo z taką opozycją to on naprawdę nie ma skąd przegrać wyborów, choć pamiętajmy, że po tym jak Donald Tusk wypowiedział te słowa, 2 lata później stracił całą władzę, czy 3 lata później, więc no, jakby musi się mieć też Kaczyński na baczności. To jeszcze jedna kwestia, jeszcze jeden fragment wypowiedzi Mateusza Kijowskiego. Nie widzę żadnego powodu, żeby ustępować. Dalej mówi tak. Oczywiście zarząd może apelować, ale ja swoją funkcję sprawuję wobec tysięcy koderek i koderów i to oni będą podejmować w tej sprawie decyzje w już niedługich wyborach. Czym w takim razie te najbliższe wybory w KOD-zie mogą się zakończyć? Mateusz Kijowski, no mimo tych wszystkich rzeczy, które się pojawiały, może zostać ponownie wybrany na lidera tego ugrupowania. Ja nie wiem dokładnie, w jaki sposób w KOD-zie te wybory są przeprowadzane, jak to wygląda. No, KOD jest dosyć taką niejasną też moim zdaniem organizacją. Natomiast Mateuszowi Kijowskiemu nic więcej nie zostaje niż postawienie się mocne i walka o te przywództwo, no bo on poza tym, że jestem liderem KOD-u, nie jest nikim znaczącym i nigdy nie był nikim znaczącym w świecie polityki. Znaczy, to nie jest człowiek, który by dzisiaj mógłby powalczyć o przywództwo w jakiejś politycznej partii. Też ze względów takich, no, czysto intelektualnych, moim zdaniem Mateusz Kijowski swoimi wywiadami dowiódł, że nie jest jakimś głębokim austerytarnym myślicielem, nie interesuje się na geopolityce i nie jest człowiekiem, który mógłby zaprezentować jakiś spójny program dla Polski, który byłby alternatywą dla rządów Prawa i Sprawiedliwości, więc pewnie będzie awantura wielka w KOD-zie. Na pewno moim zdaniem będzie również rozłam ogromny w KOD-zie. No i tyle. I pewnie Grzegorz Schetyna, zresztą ja postawiłem taką tezę w swoim tekście na portalu w polityce.pl, że Grzegorz Schetyna twarde stanowisko cały czas prezentował przy tej awanturze w Sejmie, gdy opozycja okupowała mównicę, właśnie dlatego, żeby przejąć elektorat KOD-u, bo elektorat KOD-u, czy osoby, które tam się skupiają w KOD-zie, no to są tacy radykalni jednak oponenci rządu Prawa i Sprawiedliwości. No i ktoś będzie musiał o nich zawalczyć. Myślę, że tutaj też rozegra się właśnie ta bitwa między Schetyną a poturbowanym Petru o ten właśnie elektorat. Natomiast Mateusz Kijowski moim zdaniem jest skończony. To znaczy, też proszę zauważyć, że media liberalno-lewicowe zdjęły parasol ochronny z Mateusza Kijowskiego. No, Gazeta Wyborcza czy portal na temat.pl, no, w pewnym momencie używały takich stwierdzeń jak Kijowski Gate wręcz po ujawnieniu tych faktur. Więc widać, że media również odwróciły się od Mateusza Kijowskiego. Te media antyrządowe. No to skoro przed chwilą wywołał pan postać Grzegorza Schetyny, lidera Platformy Obywatelskiej, to w takim razie teraz krótki cytat z wicemarszałek Sejmu pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Platforma Obywatelska. Jeżeli przyjmujemy model brytyjski, do którego tak często politycy się odwołują, to liderem opozycji jest szef największego klubu parlamentarnego. I pozwoli pan, że komentarz do tych słów już za chwilę.
komentarz zbliża się godzina 11.30. Czas na informacje. Przypomnę, że gościem komentarzy w Polskim Radiu 24 jest pan Łukasz Adamski. Tygodnik w sieci. Do rozmowy wracamy już za chwilę. Informacje dnia w skrócie. Minęła 11.30. Bezpieczeństwo jest i będzie priorytetem rządu, zapewnia premier Beata Szydło i od tych słów zaczniemy. W serwisie także prezydent Andrzej Duda, który jest w drodze do autonomii palestyńskiej. Powiemy też o wyborze wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. W Polskim Radiu 24. Informacje dnia. Aleksandra Kozera zapraszam. Beata Szydło zapewnia, że bezpieczeństwo jest i będzie priorytetem rządu. Premier, rozpoczynając przegląd resortów, spotkała się z ministrem obrony narodowej Antonim Macierewiczem oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Błaszczakiem. Premier Beata Szydło po spotkaniu podkreślała, że oczekuje od obu resortów kontynuacji działań podjętych w 2016 roku. Oczekuję od Ministerstwa Obrony Narodowej i od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, że będą przede wszystkim realizowane te cele i te zadania, które wzmocnią realne bezpieczeństwo Polaków. To codzienne wszystkich polskich rodzin, ale również i to w wymiarze szerszym. Bezpieczeństwo będziemy w tym roku w polskim rządzie bardzo często wymieniać, bardzo często będziemy odmieniać na różne przypadki. Beata Szydło tłumaczyła, że z ministrami rozmawiała też o działaniu poszczególnych służb odpowiadających za bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, które kojarzy się nam właśnie z tymi codziennymi zadaniami, które wykonuje policja, straż graniczna, strażacy, ale i to bezpieczeństwo, które leży w rękach żołnierzy polskiej armii. Niezwykle istotne sprawy i ta rozmowa, którą dzisiaj odbyliśmy, te priorytety, które sobie określiliśmy, zadania, które przed sobą postawiliśmy, mają właśnie zmierzać ku temu, by wszyscy obywatele polscy czuli się bezpieczni. Premier Beata Szydło dziękowała też ministrom za zabezpieczenie dwóch najważniejszych wydarzeń ubiegłego roku, Światowych Dni Młodzieży oraz szczytu NATO w Warszawie. Jana Krywiał Świętych jak pluska lipska. Polska armia będzie liczyć cała w nocy i tu wodę leje, i leje, i pierze, i pierze. Ja mówię, to weź to pranie i tam na wiochę i do domu pierz. A tam na zimną wodę pewnie i by dostała reumatyzmu. I tutaj za darmo i pierze, i ja tu śpię, a ta tam pierze, pierze, zgasiłam światło. No bezczelna baba do zadań specjalnych, okradania, wysysania, wypijania krwi, naciągania, nabierania. Prezydent Andrzej Duda jest w drodze do autonomii palestyńskiej. Wiesz, wizyta w Betlejem będzie potrzebie jako niepełnosprawna oficjalnej wizyty prezydenta na Bliskim Wschodzie. Andrzej Duda spotka się z prezydentem autonomii Mahmudem Abbasem i odwiedzi prowadzony przez polskie zakonnice sierociniec. Wczoraj wieczorem polski prezydent spotkał się na kolacji z prezydentem Izraela Reuvenem Rivlinem. Według komunikatu izraelskich władz prezydent Rivlin miał dziękować Polsce za zaangażowanie w pracach historyków nad Holokaustem. Izraelski prezydent miał też powtórzyć, że niemożliwe jest rozdzielenie historii narodów żydowskiego i polskiego. Z kolei Andrzej Duda miał mówić, że w Jerozolimie czuje się jak w domu. W komunikacie strony izraelskiej napisano też, że polski prezydent miał powiedzieć, iż Polska jest dowodem na wzajemną integrację obu kultur. Jak podaje polska agencja prasowa, reprezentant konserwatystów Ryszard Czarnecki z PiS, a także zasiadający we frakcji socjalistów europoseł SLD Bogusław Liberacki zostali wybrani na stanowiska wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. W przypadku eurodeputowanego PiS wybór oznacza odnowienie mandatu na kolejne 2,5 roku. Socjaliści wystawili Liberackiego, bo w związku z przegranymi wyborami na szefa parlamentu mogli obsadzić większą liczbę wiceprzewodniczących w tej instytucji. 15 osób zasiądzie na ławie oskarżonych w sprawie nielegalnego handlu paliwami i wyłudzeniami podatku VAT. Działalność grupy sprawiła, że straty Skarbu Państwa oszacowano na prawie 40 milionów złotych. Śląska policja zakończyła działanie w tej sprawie. Członkowie grupy kupowali oleje smarowe w składach podatkowych i deklarowali ich wywóz poza granice Polski na zasadzie wewnątrz wspólnotowego obrotu. Odbiorcami były fikcyjne podmioty specjalnie założone w tym celu. W rzeczywistości oleje za pośrednictwem innych firm słupów sprzedawane były ze sfałszowaną dokumentacją firmom transportowym. Śledztwo prowadzone było pod nadzorem katowickiej prokuratury. Oskarżeni w sprawie to mieszkańcy województw śląskiego, małopolskiego oraz dwóch obywateli Belgii. Członkom gangu grozi 10 lat więzienia. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Prognoza pogody.
dzień zachmurzenie całkowite, w południowej części kraju słabe opady śniegu. Temperatura od minus 6 stopni na południowym wschodzie, w centrum minus 4 do minus 1 na północnym zachodzie i nad morzem. Teraz to wszystko, kolejny serwis informacyjny punktualnie o 12. Zapraszam. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 34 minuty po godzinie 11. Polskie Radio 24. Punkt widzenia. A w punkcie widzenia przypomnę pan Łukasz Adamski, tygodnik w sieci. Jeszcze raz dzień dobry. Dzień dobry. No i wróćmy w takim razie do pani wicemarszałek Sejmu, pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, która była pytana na antenie Polskiego Radia o to, czy Ryszard Petru po ostatnich wydarzeniach i po ostatnich sondażach musi się już pogodzić z tym, że nie jest liderem opozycji. Odpowiedź. Jeżeli przyjmujemy model brytyjski, do którego tak często politycy się odwołują, to liderem opozycji jest szef największego klubu parlamentarnego i tę sprawę mamy rozwiązaną. No, to był znakomity krok Jarosława Kaczyńskiego, który również jak wytrawny polityk rozegrał opozycję jak dzieci. No, zaproponował im coś, czego no, nigdy Platforma nie proponowała głównej sile opozycyjnej w zeszłej kadencji, tak? Czyli no, jednak no, posiadania bardzo mocnego takiego mandatu w Sejmie. No i jednocześnie wie przecież Jarosław Kaczyński, że na opozycji toczy się bardzo mocna i dosyć krwawa ostatnio wojna między Grzegorzem Schetyną i Ryszardem Petru. Ryszard Petru ogłaszał przecież siebie liderem opozycji jeszcze kilka miesięcy temu. No i dobrze Kaczyński wiedział, że zaogni jeszcze ten bój o tego lidera opozycji. No, ale pamiętam, że w pierwszym momencie, kiedy ta propozycja się pojawiła, to Platforma raczej wstrzemięźliwie się na ten temat wypowiadała. No, Platforma się wstrzemięźliwie wypowiadała na ten temat, ponieważ wiedziała, że jest to polityczna rozgrywka na takim najwyższym poziomie i dlatego ta propozycja też padła w takim apogeum tej awantury w Sejmie, takiej okupacji mównicy sejmowej, więc wtedy no, ta narracja każdej partii była inna niż w tej chwili, myślę. Natomiast no, to jest takie podgrzanie emocji. Na opozycji będzie się toczył, szczególnie, że te sondaże są dosyć chwiejne, to znaczy w jednych sondażach Nowoczesna prześciga Platformę, w innych to Platforma jest tą główną siłą opozycyjną, no a nie zapominajmy o tym, że w jednym z sondaży, już nie pamiętam którego ośrodka, ale Polacy wskazali, że liderem opozycji jest Paweł Kukiz, więc no, dosyć gęsto na tej opozycji się robi. Jarosław Kaczyński to dobrze wie, po prostu świetnie ich rozgrywa. To też pokazuje jednak jakim politykiem jest szczególnie Ryszard Petru, bo o ile Grzegorz Schetyna od początku swojej kariery charakteryzował się tym, że no, świetnie rozgrywał te wewnątrzpartyjne wojny i razem z Tuskiem w zasadzie zbudował Platformę Obywatelską w takim kształcie, w jakim ona do niedawna była, czyli no, tą prawdziwą potęgę na scenie politycznej, no tak Ryszard Petru okazał się być zwykłym amatorem rozgrywanym przez Kaczyńskiego i przez innych polityków jak dziecko no, we mgle. No to teraz w takim razie, skoro mówimy o liderach opozycji, to które bardzo często jest przywoływane przy tej okazji, były premier Donald Tusk, ale tu akurat chodzi o wypowiedź pani premier, która pytana o spodziewaną niedługo wizytę pani kanclerz Angeli Merkel, powiedziała, że zapytam Angelę Merkel, czy Donald Tusk będzie kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. I do tego dorzuciłbym jeszcze wypowiedź wiceministra Szymańskiego, który chyba wczoraj powiedział o tym, że polski rząd jak dotąd nie podjął ostatecznej decyzji co do tego, czy popiera, czy też nie popiera Donalda Tuska. No tutaj myślę, że politycy PiS-u również muszą patrzeć też na własny elektorat, to znaczy Donald Tusk jednak jest przez bardzo dużą część wyborców PiS-u traktowany jako taka ikona, symbol rządów Platformy Obywatelskiej, jednak tego, co stało się w polskiej polityce po katastrofie smoleńskiej. Z drugiej strony Jarosław Kaczyński, jak i Beata Szydło i cała ekipa Prawa i Sprawiedliwości dobrze wie, że bardzo ważna jest też rozgrywka dzisiaj geopolityczna, bo jednak no, ta geopolityka na naszych oczach się zmienia, prawda? Europa się zmienia, po Brexicie Europa bardzo się zmieniła po zwycięstwie Donalda Trumpa, który dosyć ostre jednak rzeczy mówi o Unii Europejskiej. Gra, można odebrać jego wypowiedzi jako taką grę na osłabienie Unii Europejskiej. W najróżniejszy sposób z Donaldem Tuskiem będzie trzeba ułożyć sobie te relacje. No,
wybory ostatnie też w Unii Janek w Brukseli pokazują, że Donald Tusk wcale nie musi aż tak oczywiście piękny, tej, ładna, tej ta funkcji mieć pewnej. Szczuplutka, prawda, natomiast ja myślę, że Jarosław Kaczyński powinien podrabiać, jednak dążyć do tego, żeby Donald Tusk jak najdłużej pozostał poza polską polityką, bo i te sondaże pokazują, że Tusk nie jest aż tak może... nie jest takim złotym chłopcem, jak do tej pory było, tak, takim politykiem teflonowym, do którego nic się nie przyklejało, Polacy go uwielbiali. No, ostatnie sondaże pokazują, że Donald, że prezydent Andrzej Duda też go bije na głowę, jeżeli by Tusk stanął przeciwko niemu w wyborach prezydenckich. Ale nie zapominajmy, że Bronisław Komorowski no, kilka miesięcy przed wyborami, rok przed wyborami również miał ogromną przewagę nad Andrzejem Dudą. Nie wiem, czy tamte sondaże wykluczały jakąkolwiek porażkę, jakiekolwiek wątpliwości, kto te wybory prezydenckie wygra. Wtedy. Dokładnie. I teraz nie można lekceważyć wroga. No Donald Tusk wyjechał z Polski, kiedy Platforma jeszcze była u szczytu swojej popularności. Znaczy Platforma już wtedy traciła trochę, już chwiała się na nogach. To był taki troszeczkę kolos na glinianych nogach. Natomiast no, do Tuska nie przykleiły się te wszystkie porażki Platformy Obywatelskiej, które partia doświadczyła pod przywództwem Ewy Kopacz, namaszczonej zresztą przez Tuska. I Tusk może wrócić do Polski jako taki wybawca, może wrócić jako taki rycerz na białym koniu, który przepędzi ten przysłowiowy wredny kaczyzm, jak to przedstawiają politycy opozycji czy media liberalne. No i myślę, że jednak mimo wszystko lepiej by było, żeby dla Jarosława Kaczyńskiego, dla całej prawicy, żeby tego Tuska nie było. No bo to jest ostatnia taka nadzieja jeszcze obozu liberalno-lewicowego, ostatnia nadzieja tego obozu, który zbudował w najróżniejszych obliczach III Rzeczpospolitą. I oni wszyscy jednak liczą na tego Donalda Tuska, więc no z takiego punktu widzenia czysto politycznego może lepiej byłoby jednak dla obozu rządzącego, żeby Tusk był jednak z daleka od Polski. Tym bardziej, że jak rozumiem, no teraz idąc tropem trochę pana słów, tak naprawdę Donald Tusk na opozycji nie miał w tej chwili... PIT-28. Są to między innymi osoby, które otrzymują przychody z najmu... Donald Tusk. I państwo zobaczą, jak teraz jest jakiś generał, o którym Rosja powie całą prawdę, który przyczynił się do zestrzelenia tego samolotu. Także, proszę państwa, to nie są jakieś żarty. Zobaczymy, co to będzie się działo dalej. Proszę państwa, póki co, gdy nadaje nasze radio, to KFM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langström, Ekstra, bądźmy razem, słuchajmy, koncentrujmy się na tym, czym jest ta nierządnica, dlaczego na zwierzęciu czerwonym, jak szkarłat jedzie, zresztą ona sama czerwona. Czyli też utożsamia się kolorem swym do tej bestii, że też tej władzy chciała. No, pazerna. Złożenie zeznania podatkowego za 2016 rok w terminie ustawowym, a więc w tym roku do dnia 2 maja, a dla PIT-28, tak jak mówiłam wcześniej, do 31 stycznia. Przekazanie 1% podatku dla Fundacji Nasza Przyszłość jest proste i nic nas nie kosztuje. Co ważne, mogą to zrobić także emeryci i renciści. Proszę państwa, nie zmarnujmy tej szansy. Pomóżmy jednym drugim. Liczmy do naszych zakulisowe sąsiadów, którzy wpływy, być może jeszcze nie wiedzą, że mogą sami zdecydować, rozprawią na jaki cel przeznaczyć swój 1% Litek, podatku. Narzekał na tych kwota. Jezuitów, nawet że to są Judasze, zdrajcy, a co tam dalej, ja już jestem przekonana, nie chcę wchodzić, tylko bo razem możemy no jestem uczynić sumie osobą wiele pozytywną, dobrego. Ale przypomnę KRS teraz styczeń to spotkania 141. Nie musimy pamiętać żadnych innych danych, ani nazwy fundacji, ani numeru rachunku bankowego. Wystarczy tylko wpisać numer KRS. Nagle to jest podjadę. Daj mi to teraz.
11:45. Zapraszam Państwa do wspólnej medytacji. Dzisiaj medytacja przy śpiewach gregoriańskich. Ja to nie dobrze. To na ty? A to jak ty tu używasz ten? Nie używasz YouTube, to nie nadużywasz. A tylko te przesyły takie na Facebooku, to prawie nie zabiera pamięci. A jeszcze na portale wchodzą. Na tym momencie spytać, czy ona się może dać bez limitu. To będzie 10 zł więcej. Tak? A jak pójdziesz na tym momencie i poprosisz o... Z Ewangelii według świętego Marka. W dzień szabatu Jezus wszedł do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę, a śledzili go, czy uzdrowi go w szabat, żeby go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: podnieś się na środek. A do nich powiedział: co wolno w szabat? Uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować, czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Słowo Twoje, Panie, jest wieczne. Według miłosierdzia swego zmiłuj się nad nami. Thank you.
Dzisiejsze Słowo Boże mówi nam o zwycięstwie Jezusa nad chorobą człowieka i nad pozbawioną miłosierdzia interpretacją prawa, jaka bliska była faryzeuszom. Każde z tych zwycięstw jest efektem podjętej walki. Oto w tych epizodach przywołanych dzisiaj możemy dostrzec elementy naszej osobistej walki. Być może znajdowaliśmy się już w sytuacji, która nas przewyższała. Być może znajdowaliśmy się w sytuacji, która wydawała się być ponad nasze siły, a środki pozostające do naszej dyspozycji były wręcz mizerne, niewspółmierne do okoliczności. Być może także czuliśmy się jak osoby zablokowane, po prostu niezdolne do podjęcia jakichkolwiek działań, z góry skazane na niepowodzenie i potraktowane jak przedmiot godny pogardy i wyszydzenia. Skazani na niepowodzenie, potraktowani w sposób niewłaściwy. W takiej sytuacji dosięga nas Słowo Pańskie i zachęca do ośmielenia się i do uznania za możliwe tego, co wydaje się nam niewyobrażalne i niewykonalne. Ośmielić się zaś w imię Pana to polegać na Jego sile, na zdolnościach, jakie nam przekazuje mocą działającego w nas Ducha Świętego. Aby jednak móc tak postąpić, trzeba nam najpierw uznać samych siebie za takich, jakich my faktycznie jesteśmy. Innymi słowy, powinniśmy przejrzeć, by zobaczyć, że jesteśmy pozbawieni wielu możliwości, poddani wielu ograniczeniom, czasem dotknięci wręcz paraliżem. Mimo to trzeba nam podjąć działanie, nie czekając, aż będziemy na to gotowi. I co się wówczas okaże? Wbrew naszym wcześniejszym oczekiwaniom, podjęta walka przerodzi się w zwycięstwo, które dla nas, a także dla naszych najbliższych, niesie znamiona wyzwolenia. Wyzwolenia z pozornych lub prawdziwych oznak wszelkiej niewoli wewnętrznej.
ty jak będziesz używał? No. Ale do telefonu tego nie włącz, że ja ci mogę telefon włączyć. Panie, wysławiam cię, ponieważ uwalniasz mnie. No to daj tą kartę pamięci, a tą play nie możesz włączyć. Od wszelkiego strachu. To nawet ci nie dam, bo to jest mój język. Mogą mnie blokować. Uwalniasz od poczucia niższości. Z jaką kartę? Która mnie paraliżuje. To jest moje. Ale jak nie masz, gdy ufam, otwieram serce, że to wyjmij tą kartę pamięci. Mówiąc słowo, a bo już tam kartę. Ja mam kształt w moim życiu. To bez ograniczeń. Masz na YouTube pełna piosenek, dziecko. Zauważam, że wnosisz we mnie zwycięstwo. Byś włączył tą play tutaj. To że i play. To się mykla, to byś obniżał. Tam jest obniżony? A słuchaj. Raz to słuchałam. Wszystko podniosłeś. Nie wszystko od razu. A zobacz, ile tu jest na tej karcie oręcz pamięci. Nie, ja nie mam oręcz. No ale byś przełożył. Ja jeszcze nie będę dzwonił gdzieś. Messenger masz? Miała ci. Masz tylko, że to robisz na czas. Coś ciężko. Czemu? Czy się będę położyć? Tak? Nie, że jest. Ja zauważyłam, że to jest mój. Bądź moją obrończynią. Proś w mojej sprawie. Ja wierzę w twoją niewymowną czystość. Tak wierzę, że dobrze przyjmiesz te słowa i prośby. I tak będzie, Matko naszego Pana. Jeżeli w moim niepewnym szukaniu Ty mnie przyjmiesz. Ty cała nam dana. Jeżeli w moim miotaniu się i niepokoju, Ty mnie uspokoisz. Ty, która jesteś uciszeniem. Dwie karty silne. Ty, która jesteś słodyczą. Ty, która pokonałaś wszelkie zepsucie. Jeżeli moje łkanie Ty uciszysz. Ty, która jesteś radością. Proszę Cię, Matko Najwyższego Pana Jezusa, któregoś urodziła jako Boga człowieka, który jest wielbiony razem z Ojcem i Duchem Świętym, który jest wszystkim we wszystkich rzeczach. Jemu niech będzie chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Jeszcze mam karty, mam na internet, zamiast mam na telefon. A teraz mam taki numer. Ja mam taką kartę na internet. Dużo jest internetu. Zamiast wybrać z laptopa, to mogę mieć drugi telefon na każdy. To by było dodatkowo do tego. Ale dupa. Może ja ci mogę pożyczyć kartę na internet, dużo internetu. A gdzie jest ta karta z tym obecnym? Jest godzina 12. To z tych 50. Która
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. To była też bez limitu? A to ty mi pokazałeś, a ty oddała. Ona była bez limitu? Chyba tak. Mogę ci ją pożyczyć. Ale nie wiem, czy to jest. A to nie możesz tego odczytać? Nie wiem, czy jest bez limitu. Grałyśmy bez limitu. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska. Niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Wyjmij tę kartę, jeżeli mówisz, że masz piosenkę, czy to zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego. Musi być malutka. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie. A światłość wieku ista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I serwis informacyjny przedstawią Justyna i Piotr. Ojciec Święty Franciszek podkreślił w dzisiejszej katechezie związek pomiędzy nadzieją i modlitwą. Podczas audiencji generalnej w Watykanie papież wskazał na przykład proroka Jonasza, który chciał uciec od powołania Pana. Jednak, jak mówił Ojciec Święty, w obliczu niebezpieczeństwa modlił się i pokładał ufność w Bogu. Księga Jonasza jest swego rodzaju przypowieścią niosącą wspaniałe nauczanie o miłosierdziu przebaczającego Boga, powiedział papież. Ojciec Święty zachęcił każdego z nas do ufnego zwracania się do Pana. Nazbyt łatwo lekceważymy zwracanie się do Boga w potrzebie, tak jakby to była tylko modlitwa interesowna, a zatem też i niedoskonała. A Pan Bóg zna nasze słabości. On wie, że pamiętamy o Nim, aby prosić o pomoc i z pobłażliwym uśmiechem Ojca reaguje, odpowiada przychylnie. Papież pozdrowił też pielgrzymów. Zwracając się do Polaków, wskazał na rozpoczynający się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Dzisiaj rozpoczyna się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Jego hasło, to nie masz numeru, która pierwsza, która druga? Miłość Chrystusa przynagla nas. Przecież musisz i tak przełączyć na to, żeby brała internet. Prośmy Boga, by wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, poznając lepiej własną historię, teologię i prawo, coraz pełniej otwierały się na pojednanie. Niech nas przenika duch życzliwości, zrozumienia i chęć współpracy. Wam tu obecnym i tym, którzy łączą się w modlitwie, serca błogosławię.
Transmisje z Watykanu przeprowadziły Radio Maryja i Telewizja Trwam. Wdrożenie programu modernizacji służb mundurowych i odtwarzanie zlikwidowanych posterunków policji to główne zadania, jakie stoją przed Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2017 roku. Premier Beata Szydło rozpoczęła przegląd ministerstw. Szefowa rządu spotkała się z ministrem obrony Antonim Macierewiczem i szefem MSWiA Mariuszem Błaszczakiem. Minister Spraw Wewnętrznych przypomniał, że program modernizacji służb gwarantuje przekazanie do 2020 roku ponad 9 miliardów złotych na infrastrukturę, nowoczesny sprzęt i podwyżki dla funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych służb. Rząd sukcesywnie przywraca także posterunki policji, które zlikwidowała koalicja PO-PSL. W roku 2016 przywróciliśmy 37 posterunków. Już mamy wytypowanych 33 kolejne posterunki, które będziemy sukcesywnie ponownie otwierać, chociażby dziś w województwie świętokrzyskim. W Sitkówce Nowinach otworzę posterunek, kolejny posterunek policji. Drugi komponent ustawy modernizacyjnej to pieniądze przeznaczone na nowoczesny sprzęt dla polskiej policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu. No i trzeci komponent to podwyżki dla funkcjonariuszy. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak poinformował również, że w tym roku zostanie przygotowana nowelizacja ustawy o cudzoziemcach. Jak mówił, chodzi o doprecyzowanie przepisów dotyczących zjawiska nielegalnej migracji, tak by Polska nie była narażona na zagrożenia z nią związane. Przegląd resortów z udziałem premier Beaty Szydło ma potrwać 2 tygodnie. Sejmowa Komisja Ustawodawcza debatuje nad ustawą powołującą tak zwaną Komisję Weryfikacyjną. Posłowie zdecydują o utworzeniu organu, który miałby zbadać nieprawidłowości występujące przy reprywatyzacjach w Warszawie. Powołanie specjalnej komisji zaproponował resort sprawiedliwości. Komisja Weryfikacyjna ma badać decyzje reprywatyzacyjne podjęte przez władze Warszawy pod kątem ich zgodności z prawem. Przewodniczącym organu ma być jeden z wiceministrów sprawiedliwości, a jego skład wybierze parlament. Decyzje podejmowane przez komisję miałyby być opiniowane przez przedstawicieli stołecznych organizacji obywatelskich. Komisja Weryfikacyjna będzie nie tylko stwierdzać nieprawidłowości, ale także pilotować dalszy bieg poszczególnych spraw, wskazuje poseł Marek Ast, szef Sejmowej Komisji Ustawodawczej. W sytuacji, kiedy komisja stwierdzi, że decyzje były wydawane z naruszeniem prawa, no będzie miała możliwość kierowania spraw do sądu i przede wszystkim podważania tych decyzji łącznie, no po prostu z odwracaniem ich skutków. My zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele skutków jest nieodwracalnych, ale osoby, które no, dopuściły się nadużycia prawa, no, powinny ponieść odpowiedzialność. Sejmowa Komisja Ustawodawcza ma dziś przedstawić sprawozdanie dotyczące powołania Komisji Weryfikacyjnej. Drugie czytanie ustawy odbędzie się najprawdopodobniej na najbliższym posiedzeniu Sejmu, który rozpoczyna się w przyszłą środę. Z Sejmu dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska. Europoseł SLD Bogusław Liberacki, który zasiada we frakcji socjalistów, a także europoseł PiSu Ryszard Czarnecki, reprezentant konserwatystów, zostali wybrani na stanowiska wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. W przypadku eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości wybór oznacza odnowienie mandatu na kolejne 2,5 roku. Socjaliści wystawili Liberackiego, bo w związku z przegranymi wyborami na szefa Parlamentu Europejskiego mogli obsadzić większą liczbę wiceprzewodniczących w tej instytucji. Polska będzie miała teraz 2 przedstawicieli w 14-osobowym składzie wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego. Do tej pory naszym jedynym reprezentantem w tym gronie był polityk PiSu. Na południu kraju zachmurzenie duże, w północnej połowie umiarkowane i małe, na południu, zwłaszcza w górach, słaby śnieg. Temperatura przeważnie od minus 6 do minus 2 stopni. Na wschodzie i w dolinach górskich miejscami niższa, od minus 10 do minus 5 stopni. Najcieplej na zachodnim wybrzeżu, minus 1 stopień. Wiatr słaby, zmienny, na Pomorzu słaby i umiarkowany południowo-zachodni. Na barometrach w Warszawie 1028 hektopaskali. Ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.
Perspektywy budowy konkurencyjnego rynku gazu w Polsce i w Europie. Szanse i zagrożenia. To temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam o godzinie 18.15 i w Radiu Maria o 21.30. Gościem naszych rozmów będzie pan Janusz Kowalski, ekspert do spraw bezpieczeństwa energetycznego. Serdecznie zapraszamy. A w tej chwili, 10,5 minuty po godzinie 12, zapraszamy na spotkania z Biblią. To jest numer 795. A może ten numer zmienia aktualny będzie, bo tylko znajdę ten z przełożoną, a nie na co. No dobrze. Fajnie to. Nowe przymierze. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zawrę z domem Izraela i z domem ale dziecko, bo ty ją zgubisz, poczekaj. Nowe przymierze. Nie jak oj nie, ja ci dam coś innego. Zawarłem z ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by wyprowadzić z ziemi egipskiej. Poczekaj. To moje przymierze złamali, mimo że byłem ich władcą. Wyrocznia Pana. Lecz takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem Izraela po tych dniach. Wyrocznia Pana. Umieszczę swe prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Będę im Bogiem. Nie wyleci, ja ci to zakleję. Narodem. I nie będą się musieli wzajemnie pouczać. Nie, to nie to tak. Mówiąc do drugiego, że zakleić na wieki. Wszyscy bowiem od najmniejszego do największego poznają mnie. Wyrocznia Pana. Ponieważ odpuszczę im występki, a o grzechach ich nie będę już wspominał. Niezmienny. Losu Izraela. To mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, nadał prawa księżycowi i gwiazdom, by świeciły w nocy, który spiętrza morze, także huczą jego bałwany. Ja mam takie coś, o widzisz, o to też mam. Imię jego Pan zastępów. Jeśli by te prawa przestały zaraz, proszę Państwa, będą wiadomości dnia. Proszę się nie denerwować. Wtedy i pokolenie Izraela przestałoby być narodem na zawsze przede mną. To mówi Pan. Jeśli jest możliwe zmierzyć niebo w górę i zbadać podstawy ziemi w dole, to i ja także odrzucę całe pokolenie Izraela za to wszystko, co uczynili. Bo to robią takie albo duże, albo całkiem małe. To musi być ale ci woreczko, to woreczko jest. Ale to jest Nowa Jerozolima. O. Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy zostanie odbudowane miasto Pana od wieży Hananeela do bramy narożnej. I będzie się ciągnął dalej sznur do mierzenia prosto, aż do wzgórza Gareb, kierując się ku Goach. Cała zaś dolina trupów i popiołów i wszystkie pola, aż do potoku Cedron, do bramy końskiej, ku wschodowi, będą święte dla Pana. Nie zostaną już więcej zburzone ani zniszczone na wieki. Były
to spotkania z Biblią wysłuchali Państwo fragmentu z księgi proroka Jeremiasza, a czytali Halina Łabonarska i Marek Prałat. Płacić za play. Nie ma. Co? No, no. Ile tam ta kolejka była? A nie będę za tym będę zapłacić? Podniosłeś, było 200, a teraz 300, nie wiadomo ile, to kto ci to zapłaci? Dziecko. Trzeba było myśleć, ja ci mówiłam, jak podniesiesz, to nie będzie wcale. I ci to siądzie. Dlatego idź i na razie przesuń to. Nie gadaj nic, mówię, idź, to co ci powiedziałam. Porozmawiam z salami z nimi. Przesuń. Ja mogę to zapłacić. Nie mów tego, tylko w miarę możliwości proszę o przesunięcie za tydzień czy za dwa, ja na ci to zrobię. Albo powiedz, gdzie masz to za dwa. Śmiechu. No to ktoś będzie 400, będzie 500, ja mam. Tak to by ci zapłacił 200, ale ty nie rozumiesz. Potem poszedłeś z Eleckiem, nawróciłeś, tak to by ci zapłacił. On zapłaci, ale on nie ma na razie winy. No właśnie, chciałem.